Gmina Police opracowała lokalny program rewitalizacji do roku 2025, którego działania mają koncentrować się na Starym Mieście. 7 września w siedzibie Rady Osiedla nr 2 odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami w tej sprawie. Od 2010 roku, od momentu, kiedy ten pierwszy etap rewitalizacji był realizowany, jest dążenie, jest próba, o tym z Państwem już kilkakrotnie rozmawialiśmy, jest dążenie do tego, żebyśmy to miasto z powrotem odwrócili do rzeki. Pierwszy etap przywrócenia życia w tej części Polic odbył się w latach 2010-2016. Wówczas podjęto się wielu działań, które miały na celu przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Objęły one m.in. Park Staromiejski, Plac Chrobrego, Przystań Miejską i budynki mieszkalne. Nowe opracowanie jest kontynuacją tych działań. Ten program rewitalizacji ma nam stworzyć taką furtkę do pozyskiwania dodatkowych pieniędzy, głównie z funduszy unijnych, na zmiany przestrzenne, zmiany infrastrukturalne, ale także na zmiany społeczne i zmiany gospodarcze. W nowym opracowaniu znalazły się rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią, przebudowa biblioteki i mostu na ulicy Goleniowskiej, termomodernizacja budynków oraz wyposażenie lokali komunalnych w łazienki. Głównym celem programu jest poprawa warunków życia mieszkańców, przywrócenie ładu przestrzennego, ożywienie gospodarcze oraz odbudowa więzi społecznych na tym obszarze. Wszystkie sfery życia mieszkańców muszą ze sobą współgrać, bo nie wystarczy odnowić elewacji, żeby żyło się lepiej. Do takiego obszaru kryzysowego musi dojść gospodarka, musi się poprawić stan zatrudnienia, ludzie muszą, jeśli to potrzeba, być bardziej zaopiekowani w sensie oferty i spędzania czasu wolnego i dokształcania się. Lokalny program rewitalizacji gminy Police do roku 2025 powstał na bazie spotkań i analiz z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na Starych Policach. Wzięto pod uwagę także potrzeby mieszkańców, które mogli wyrazić anonimowo w ankietach. Do urzędu wpłynęło 130 takich dokumentów. Na podstawie zgromadzonej wiedzy przygotowano 30 propozycji projektów. Konsultacje dla stowarzyszeń odbędą się w czwartek 14 września o godzinie 15:30 w Urzędzie Miejskim w Policach przy ulicy Batorego 3.